To jest 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku o futbolu wielkim i małym i o tym, czy dzisiejsza piłka daje szansę na spełnienie dziecięcych marzeń. 8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Marcin Wesołek, szef redakcji sportowej wyborczej.pl. Moim i Państwa gościem w podcaście 8.10 jest dziś Remigiusz Mróz, pisarz i znawca futbolu. A preteksty do naszej rozmowy są dwa. Pierwszy to rozpoczynający się już wkrótce Piłkarski Mundial w Katarze, a drugi to najnowsza powieść Remigiusza Mroza z pierwszej piłki, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Filia. Gratuluję tej powieści, bo czyta się to wszystko jednym tchem. Powieść zaczyna się w Barcelonie. Nasuwają się jednoznaczne skojarzenia z wielką piłką, z obrtem Lewandowskim, ze stadionem Camp Nou, z całym tym szaleństwem, którym żyje Barcelona przy okazji każdego meczu, czy to ligowego, czy w Puchażę Króla, czy w Lidze Mistrzów. Ale po chwili przenosimy się do Opola, miasta, z którego pochodzisz. Tamtejszy klub Rewera, co prawda, jest jednym z czołowych w kraju, ale właśnie dotknęła go wielka tragedia. A moje pytanie brzmi: która piłka jest Tobie bliższa, ta wielka? Z tego wielkiego świata, którą widzimy w zasadzie każdego dnia na ekranach telewizorów, czy ta mała z podwórka, z osiedla, z miasta, z miasteczka, z którego jesteśmy? No, bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim dzień dobry. <grywdy> bardzo mi miło, że trafiłem tutaj do eteru o 8.10. Z tym znawcą futbolu to bym tak nie przesadzał. Może, może autor książki o futbolu? To takie zastrzeżenie na początek, bo za znawcę bynajmniej się, się nie uważam, szczególnie siedząc w takim towarzystwie. Chciałem być miły. E, dziękuję. Znaczy powiedziałeś, że książka ci się podobała. To już bycie miłym mamy otwajkowane. E, natomiast jeśli chodzi o to, która piłka, czy, czy wielka, czy mała, zdecydowanie ta mała. Dla mnie zawsze piłka nożna e, kojarzyła się właśnie z tą, powiedziałbym, nawet najmniejszą formą obcowania z tym sportem, czyli grą na podwórku za dzieciaka. To jest ten moment, e, od którego wszystko się zaczyna. I to tam właśnie dochodzi do tej pierwszej miłości. To tam jest ten moment, że po raz pierwszy masz piłkę pod nogami, i dzieje się coś takiego no, ciężkiego właściwie do zdefiniowania. Chociaż y, któraś teolożka niemiecka chyba powiedziała, i kiedy zapytali ją o to, jaka jest definicja szczęścia, to odparła: No to proszę rzucić piłkę pod nogi dzieciakowi. I to wszystko. I coś w tym rzeczywiście jest. I to jest ten impuls, od którego wszystko się zaczyna. Dlatego zawsze, jak myślę o piłce, to przede wszystkim myślę o tej podwórkowej, a dopiero później o tym wymiarze kibicowskim, już. No. Na kartach z pierwszej piłki snujesz przepiękną baśń. Historię, jakiej marzy wielu chłopaków i coraz więcej dziewczyn, kopiących piłkę przed blokiem czy na orliku. Baśń, co prawda, ze zbrodnią w tle. To w końcu remig już mróz. O tym, że ktoś ich zauważy, tak jak twojego bohatera Adama Bernharda, i da szansę. Też kopałeś i też wierzyłeś w taką szansę? Ach, to chyba wszyscy kopaliśmy z taką myślą, że a może gdzieś tam czai się jakiś agent albo jakiś trener lokalnego zespołu, który się tam przypatruje. Także no, ten wątek na pewno jest takim, który wyrósł z tych dziecięcych marzeń, i jakichś oczekiwań. Oczywiście zupełnie nieracjonalnych, no ale na tym polega właśnie dzieciństwo. I powiedziałbym więcej, nawet na tym polega pisanie książek, żeby odkopać w sobie to takie nieracjonalne dziecko. I, I bardzo mnie cieszy, że użyłeś tego słowa baśń, bo, bo pisząc tę książkę rzeczywiście czułem się tak, jakbym no, zagłębiał się w jakąś taką literaturę niemalże baśniową. No, to był, znalazłem ten związek z wewnętrznym dzieckiem, które w nas drzemie i które każdy pisarz pielęgnuje, a z drugiej strony właśnie zacząłem snuć taką opowieść, jaką no, takie dziecko chciałoby samo przeżyć. Historia myślę, że tutaj nie będziemy specjalnie spoilerować, jeżeli powiemy, że dosyć szybko Twojemu bohaterowi się udaje, to znaczy, udaje mu się zagrać w prawdziwym, profesjonalnym meczu, mimo że do tej pory z profesjonalnym futbolem nie miał absolutnie nic wspólnego. Hart dostaje szansę, gdy ma 18 lat. Jak sięgam pamięcią gdzieś tam wstecz, to w ostatnich, nie wiem, 20-30 latach przypominam sobie w Polsce jednego takiego piłkarza, który zaczynał karierę równie późno, a nawet jeszcze później. A potem nawet zagrał Lidze w reprezentacji Polski. Ten piłkarz nazywał się Jacek Dębiński, był z poznania, z którego i ja pochodzę. Więc być może dlatego jego historia jest mi jakoś bliska. Dzisiaj, piłkarzy się, no nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale w pewnym sensie hoduje. Wychowuje od przedszkolaka. Takie samorodne osiedlowe talenty, o którym Ty napisałeś i byciu takim talentem marzyłeś, dzisiaj nie mają już szans na przebicie się w wielkiej piłce? No wydaje mi się, że mają i też taka refleksja towarzyszyła mi podczas pisania tej książki, czy to bo generalnie oczywiście no, jest ten wymiar baśniowy, ale też starałem się trzymać mniej więcej tego, jakby mogło to się rozegrać w rzeczywistości, dlatego tam nie zawsze się wygrywa. Nie zawsze ten nasz Adam Benhart jest w sytuacji takiej wymarzonej powiedzmy. No. To znaczy może sytuacja wyjściowa jest wymarzona, natomiast no, nie zawsze mu się powodzi... I nie zawsze to się kończy dla niego sukcesami, wręcz przeciwnie, no tam wielokrotnie upada, ale się podnosi i to jest właściwie ta kwintesencja piłki, wydaje mi się, ten upadek i podniesienie się. Natomiast ym, jeśli chodzi o te domorosłe talenty, no nie, ja wierzę, że jeszcze wielu będzie takich piłkarzy, którzy nie zostali wyhodowani. No ale to wiesz, wszystko zależy od tego, gdzie te talenty się rodzą tak naprawdę, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację, nie wiem, w Anglii, to rzeczywiście jest tak, że, że szala przechyla się na korzyść tych, którzy no, już są od najmłodszych lat trenowani czy hodowani. Natomiast no, jeżeli popatrzymy na jakieś slamsy brazylijskie czy argentyńskie, no to wciąż jest ten sam kazus, jak w przypadku, nie wiem, Carlosa Teweza, no, że, że rzeczywiście wyrywa się z tych najgorszych y, slamsów i osiąga międzynarodową karierę. No, z drugiej strony mamy Messiego, który był. Na drugim końcu tego spektrum i który został trochę wyhodowany, ale czy to później w ogóle ma jakieś znaczenie? Wydaje mi się, że nie. No, jest oczywiście to miłe dla budowania legend, takiej jak ta Teweza, no, ale w gruncie rzeczy dla nas kibiców już później chyba nie ma to wielkiego znaczenia. Co czułeś będąc dzieckiem albo młodym chłopakiem, co czujesz teraz, gdy widzisz na ścianie kamienicy albo bloku taki złowrogi napis zakaz gry w piłkę? Ojej, to było najgorsze, co, co można było dostrzec. Natomiast w moim przypadku to się objawiało nie tyle napisami, co pewną aktywnością administracji szkolnej, ponieważ ja mieszkałem przy szkolnym boisku takim betonowym i nie za dużym, no ale rzeczywiście spędzaliśmy tam w trakcie roku szkolnego no, cały wolny czas od świtu do zmierzchu. No i oczywiście chcieliśmy tę aktywność kontynuować także w wakacje. No problem polegał na tym, że szkole się to bardzo nie uśmiechało, żeby dzieciaki grały w piłkę i po godzinach w ogóle zajęć, a w wakacje to już w ogóle. Więc walczyliśmy z nimi przez ileś lat, oni wznosili jakieś ogrodzenia, no to my rozmontowaliśmy te ogrodzenia zawsze, albo wyrwaliśmy tam jakąś część, albo przeskakiwaliśmy, to zaczęli smarować jakimś olejem, żeby nie można było na nie wejść. No. Ostatecznie po prostu zabrali nam bramki, wymontowali z tego betonu. No to oczywiście poradziliśmy sobie w jakiś inny sposób, samodzielnie je tworząc, no, ale ostatecznie dogadaliśmy się. Pamiętam, że poszedłem z taką misją do dyrektorki i argumentowałem, że no chyba lepiej, żebyśmy grali w piłkę tutaj na boisku szkolnym, niż gdzieś się szlajali i pili piwo po ulicach. Trafiłeś do jej serca i duszy? Jakimś cudem tak. Te bramki wróciły i rzeczywiście od tamtej pory już, już mogliśmy grać. Twoja książka ukazała się dosłownie chwilę przed początkiem piłkarskiego mundialu. Tuż przed nim jest w tobie więcej ekscytacji w tym w teorii przynajmniej wielkim futbolowym świętem czy więcej obrzydzenia miejscem, w którym to święto się odbywa i okolicznościami w jakich Katar dostał organizację Mubialu? No właśnie mam no myślę, że jak każdy, kto interesuje się piłką taki stosunek dosyć ambiwalentny do tego bo z jednej strony jest ta cała otoczka no, niezbyt pozytywna i te doniesienia, które właściwie codziennie trafiają jakieś do mediów o, o wykorzystywaniu taniej siły roboczej, chociaż wydaje mi się, że to już jest takim pewnym eufemizmem, bo tu chyba można mówić o jakiejś formie niewolnictwa niemalże. Nie wspominając o jakichś przesiedleniach i innych rzeczach yy, i tym jak w ogóle, no właśnie, jak Katar dostał mistrzostwa. Także zmienia się to u mnie, to jest taka sinusoida. Raz myślę sobie, że świetnie, że że jest ten mundial i to jeszcze tak w takim okresie jesienno-zimowym dostaniemy trochę takiego piłkarskiego słońca, bo tak mi się to zawsze kojarzy. No ale zaraz myślę sobie, no nie, może jednak należałoby to w ogóle zbojkotować i w ogóle się tym nie interesować. No ale koniec końców myślę, że no, jak reprezentacja będzie grała, no to nie ma siły. To będą właśnie mistrzostwa rozgrywane późną jesienią. Kto wie, może za naszymi oknami będzie już mróz i śnieg. To wyklucza w zasadzie wspólne oglądanie meczów w ogródkach barowych czy w strefach kibica na wolnym powietrzu. Czy na taki mundial się w ogóle czeka i czy Twoim zdaniem on ma sens? O tej porze roku? Tak. No nie wiem, trudno powiedzieć. Sam jestem ciekaw bardzo tego eksperymentu, bo zastanawiam się, czy w ogóle złapię ten klimat, bo jest to zawsze taka pewna atmosfera. Nawet jeżeli nie siedzi się w, w ogródkach albo w pubach, to i tak zawsze w trakcie mundialu, no. Ma to człowiek gdzieś zawsze z tyłu głowy, że wieczorem jest mecz. No teraz te mecze w ogóle będą o różnych porach, więc, więc też zastanawiam się, jak to wszystko będzie wyglądało. Nie wiem, ciekawi mnie to. Myślę, że w pewnym momencie złapie ten klimat, aczkolwiek może nie od samego początku. Wróćmy jeszcze na chwilkę do Twojej książki. Jest w niej, no, myślę, duża pochwała lokalności, tego przywiązania do klubowych barw. Często trener odnosi się właśnie do takiego etosu klubowego, do poczucia jedności. Bardzo mocno akcentuje wierność klubowi, nie rozumianemu jako marka marketingowa, tylko jako jakiś zbiór historii i przeżyć, także kibicowskich. Czy dla ciebie te wielkie kluby? Barcelona, Real, Manchester, jeden, drugi, to są w tej chwili już bardziej tylko marketingowe znaczki i symbole, czy faktycznie tam jeszcze widzisz chociaż trochę ducha i czy widzisz takiego ducha, nie wiem, w twojej może Odrze, albo w jakimś innym polskim klubie? No to jest bardzo dobre pytanie i wyrastające z takiej kwestii, która mnie bardzo frapuje od wielu lat, czyli w ogóle... Co to jest ta lojalność klubowa? No bo reprezentacyjna dość łatwo logicznie ją wytłumaczyć po prostu przynależnością do jakiegoś narodu. Jeżeli ktoś to uznaje za kryterium istotne, bo, bo też wcale nie musi tak być, że to jest dla wszystkich jak najbardziej logiczne, że Polak kibicuje Polsce. Uważam, że, że i tu można by znaleźć jakąś przestrzeń do liberacji na ten temat. Natomiast jeszcze trudniejsze jest to wytłumaczenie tej lojalności klubowej. No. Od czego to się zaczyna? Do czego to się w ogóle sprowadza? Ja podczas pisania tej książki starałem sobie przypomnieć, jak to u mnie się zaczęło z Manchesterem United, którego jestem kibicem. I który też pojawia się zresztą. No w musiał, to, to już nie było siły. <laughs> Planowałem, żeby, żeby to był inny klub, ale to, to nie dało tutaj, się. Nie, nie, nie. Miłość do klubu przeważyła. Natomiast starałem się dotrzeć właśnie do źródeł tej miłości i jakoś ją zdefiniować, no bo co sprawia, że kibicujemy temu, a nie innemu zespołowi? No. Przecież nie usiadłem pewnego dnia z mapu, nie wskazałem na Manchester, a później jeszcze na Old Trafford i nie powiedziałem, aha, to jest mój klub. I doszedłem do wniosku, że to jest trudne do zdefiniowania. Może niektórym się uda znaleźć ten pierwszy moment, ale nie zawsze. U mnie to był akurat mecz z UKS em w 98, w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Mecz oglądałem, bo grała polska drużyna. Więc yy, pamiętam, że jak widziałem Gigs'a, Beckhama i innych biegających tych czerwonych koszulkach, to po prostu coś we mnie zarezonowało. Także dzięki LKS-owi jestem fanem Manchesteru. Tak, doszedłem do wniosku. Natomiast do czego ta lojalność się sprowadza? Nie wiem. I nie wiem, czy te kluby dalej ją kultywują w taki sposób, jaki kultywowały wcześniej, czy to już nie są takie machiny. No na pewno są machiny marketingowe. Ale jednocześnie no, jest coś więcej, coś ponadto. to. Tak mi się wydaje. No, dajmy na to, jak... Yy, to ten ham chciał zatrudnić Gatuzo jako szkoleniowca, no to może pod względem finansowym już byli dogadani, pod względem kadrowym już z pewnością też były jakieś przymiarki do całego sztabu. Natomiast w momencie, kiedy kibice powiedzieli nie, to nie jest facet dla nas, no to jednak ich zdanie przeważyło. No i to pokazuje, że gdzieś ponad tym wszystkim być może, być może liczy się najbardziej właśnie ten kibic. Tak, bo tutaj dotknąłeś futbolu angielskiego, który jest jeszcze chyba takim wzorcem Sewr, przywiązania do tradycji. Nie mówię już o przywiązaniu do barw klubowych, bo tam oczywiście też się zmienia na potęgę. Natomiast jeżeli pochodzisz z małego górniczego miasteczka, to chodzisz na mecze klubu z tego małego górniczego miasteczka. Jesteś przy okazji też być może fanem jakiegoś innego wielkiego zespołu Chelsea, Tottenhamu, Manchesteru rozmaitego, tak? Natomiast jeżeli Twój klub gra akurat mecz w piątej albo w siódmej lidze, to po prostu idziesz na jego mecz. Szczerze mówiąc, mnie to wzrusza i bardzo chciałbym, nie wiem jak Ty, ale bardzo chciałbym, żeby w Polsce też kibicowało się nie tylko tym wielkim, ale też tym klubom z sąsiedztwa. Polski futbol nie ma ostatnio dobrego czasu. Mam na myśli ten ostatni tydzień, może dwa tygodnie, tak? że ostatnie 10 lat, ale... <laughs> nie, akurat tak. Tutaj zawęźmy może ten horyzont czasowy do ostatnich dwóch tygodni. Afera z szebraną postacią ochroniarza Roberta Lewandowskiego, rasistowskie wybryki na meczu Śląska-Wrocław, ustawianie meczów na rzecz mafii bukmacherskiej. Polska piłka, twoim zdaniem, ma w tej chwili twarz Lewandowskiego strzelającego gole w La Liga, czy ma twarz rasisty Buczącego na ciemnoskórego piłkarza przeciwnej drużyny? No, trudno jednoznacznie przesądzić i odpowiedzieć na to pytanie. No, z zewnątrz na pewno ma twarz Lewandowskiego. To przecież nie jest tak, że te wszystkie afery, które się u nas rozgrywają, no, czy nawet ochroniasz w szeregach reprezentacji o wątpliwej reputacji, nawet mi się udało zrymować. No to nie jest tak, że te rzeczy wychodzą gdzieś, gdzieś na zewnątrz i są szeroko komentowane. No raczej się komentuje to, że nie wiem, Lewandowski nie strzelił w a strzelił w La Liga. Także przynajmniej pod tym względem wydaje mi się, że jesteśmy bezpieczni. są nawet takie no, największe jakieś afery, no, jak na przykład ta w Serie z Juventusem i innymi, też wydaje mi się, że przede wszystkim wywołały tak e, największy efekt no, w, w tym kraju pochodzenia. No, u nas oczywiście w jakimś środowisku sportowo-dziennikarskim były szeroko komentowane, no, ale tak w odbiorze kibicowskim powiedzmy, że to nie było nic takiego przełomowego. I tak wydaje mi się, że jest analogicznie, jeśli chodzi o, o nasze tutaj brudy, y, <grydy> które na, na szczęście pierzemy na własnym podwórku. No na pewno to uderza w ogóle w całe pojmowanie tego sportu. Ale wydaje mi się, że też no, nie jesteśmy tym specjalnie jakoś zaszokowani, no bo wiemy jak to wyglądało od czasów transformacji ustrojowej i ten naprawdę ten dziki zachód w latach 90. to po prostu jak, jak czytam te wspomnienia piłkarzy czy trenerów, to to jest niesamowite. No więc też trudno oczekiwać, że to tak całkowicie zanikło, aczkolwiek wydaje mi się, że no, no możemy o tym zapomnieć, widząc, że rzeczywiście nasi piłkarze grają w ligach zagranicznych no, i że mamy faceta z numerem 9 w Barcelonie, no to możemy zapomnieć o tym, że tutaj w Polsce jeszcze czasem różnie bywa. W twojej książce zresztą nie stronisz od opisywania w pewnym sensie także tych patologii futbolu, tak? tych wielkich pieniędzy, które w tym futbolu się pojawiają. Gdy powiedziałem o tym, że to jest pewnego rodzaju baśń, to jest to oczywiście też baśń z czarnymi charakterami, gdzieś tam na drugim, a czasem na pierwszym planie. Nie mam poczucia, żebyś w tej książce lukrował jakoś y, rzeczywistość albo spróbował przekonać swojego czytelnika, że to jest y, sport piękny i zupełnie bez skazy. Wszedłeś w tematykę futbolową mięciutko, można powiedzieć, jak w masło, moim zdaniem bardzo udanie. Jesteś y, autorem pracowitym i dość płodnym. Czy planujesz jeszcze pozostać w tej tematyce sportowej czy piłkarskiej? No myślę, że tak, ale zanim jeszcze odpowiem Ci na to pytanie, to rzeczywiście starałem się, żeby to nie była laurka, mimo że z tego posłowia być może rzeczywiście wychodzą same superlatywy, które kieruję pod adresem futbolu. No to w treści książki rzeczywiście różnie bywa i doświadczamy tam przecież razem z bohaterami takich tragedii, które po prostu wywołał futbol. Ale z drugiej strony też chciałem trochę uciec od tego naszego polskiego podwórka korupcyjnego, właśnie fryzjerskiego i, i związanego z ochroniarzami i innymi rzeczami. I to być może zagospodaruje jeszcze, i to jest odpowiedź na Twoje drugie pytanie, bo, bo jest mnóstwo rzeczy, które można opisać i w tej historii rewery Opole, i w ogóle, jeśli chodzi o, o futbol jako otoczkę, jest to niezwykle wdzięczny temat. Ja naprawdę musiałem się bić po rękach, żeby ta książka się zamknęła. Na 656 chyba stronach. Nie jest to cieniutka książeczka. Ostrzegam albo zachęcam, to zależy już od Państwa. No tak, ja w ogóle byłem przekonany, że mi materiału wystarczy na opowiadanie, a najwyżej na nowele. Natomiast okazało się, że no to jest chyba najgrubsza z moich dotychczas wydanych książek. No i gdybym się nie bił po łapach, to, to myślę, że <grym> dobiłbym do tysiąca stron. Także z wielką chęcią zasiadłbym do pisania. No, ale też obserwuję, czy ktoś będzie chciał to czytać. No, na, na pewno takie spotkanie jak z Tobą dzisiaj sprawia, że chciałbym kontynuować tę przygodę. Ale tak naprawdę wszystko zależy od odbioru czytelników. No, jeżeli będą chcieli dalej ze mną egzystować w tym świecie, to ja bardzo chętnie ich do niego wprowadzę. Moje ostatnie pytanie będzie bardzo krótkie. Polska wyjdzie z grupy na Mundialu w Katarze? <noise> Moja odpowiedź może różnie się zestarzeć. <noise> ja wierzę w to, że tak, biorąc pod uwagę, no, może nie ostatni turniej, ale wcześniejszy. No myślę, że tak, mamy szansę. No, no nie jestem może jakimś hura optymistą, ale. Ach, nie wiem, na ile ta, ta wiara jest, nosi jakieś znamiona obiektywności, a na ile nie. Kibic nie ale nie musi być obiektywny. Ale myślę, że tak, widzę. Remigiusz Mróz, autor powieści Z pierwszej piłki, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Filia, był moim i państwa gościem w podcaście 8.10. Marcin Wesołek do usłyszenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.